Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hololite. A więc tak, w dzisiejszym epizodzie powiem wam szczerze, nie wiem nawet co mam robić. Nie pamiętam niczego, poza tym, że dotarliśmy do tego miasta z piękną muzyczką. Ulepszyliśmy broń. Nie pamiętam, czy udało nam się zakończyć zwiedzanie, czy w sumie nie. Więc pozwólcie, że nawet jeśli to będzie powtarzanie tego, co robiłem ostatnio, czy coś, czy w sumie nic nie osiągnę, bo dajmy na to nie jestem w stanie. No to trochę się pomęczę, rozumiecie? Wolałbym po prostu mieć pewność, że nie pomijam czegoś, czego nie chciałem pominąć i tak dalej, dobra. Jest niby ta winda, ale co na mnie obchodzi? Pniączki, dobra. Okej, wiecie co, no. Okej, dobra. Jednak będzie mi chyba potrzebne nawet na chwilę. Żeby zobaczyć te... Nie, wracaj. Wracaj, winda, no ale tak. Ogólnie mówiąc, nawet jeśli nie jest ona bezpośrednio potrzebna do poruszania się czy coś, wolę jednak wziąć, żeby tutaj posprawdzać ten latający przeciwnik. Powiem szczerze, nie kojarzę go. Możesz, nie mam okazji się z nim spotkać, ale naprawdę nie kojarzę. I tak, znowu prawie umieram. No cóż, bardzo nieostrożny jestem i w ogóle. Ale tak, mniejsza z tym. Wracając teraz do wszystkiego, co po raz zwiedzić to miejsce, bo w sumie teraz mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że nie kojarzę, żebym tutaj za bardzo był. I co tu mamy? Alone Seal, no. Fajne, tylko na co mi to? Dobra, mniejsza. Może się przekonamy. No dobra. Więc tak, idziemy. Zobaczymy, czy cokolwiek w ogóle tu jeszcze da się znaleźć. Cokolwiek może wyniknąć z tej podróży. Raczej robię to tylko tak bardziej dla siebie. Bo nie ukrywam. Patrząc na to, jak to wygląda póki co, co. Niestety jestem skłonny powiedzieć, że robię to tylko dla siebie. Ale dobra, jakieś mini przejście jest, więc może. Okej, duży on, ale nie aż taki groźny. I dobra. To jest jakieś przejście w dół. O, proszę. Nie powiem wam szczerze, że tam to przejście akurat kojarzę, wiem nawet gdzie prowadzi, ale... Okej, znaleźliśmy chyba jakiegoś nowego gościa. A więc dobra, mamy skrót. Poszukiwacz reliktów Lem. Ajaj, przyszedłeś tu poszukiwaniu rzadkich przedmiotów, czy nie? Cóż, łap przy sobie, ta kolekcja jest moja i nie będę i nie będę sprzedawał do takich małych podróżników jak ty. No, no, ale wydaje mi się, że mogłeś spotkać wiele interesujących rzeczy podczas swojej podróży. Może byłbyś w stanie pożegnać się z częścią? Oferuję uczciwą cenę za każdy. Okej. Okej. Czyli to wszystko tylko tak na sprzedaż? Okej. Dobra. Zasprzedamy dziennik jeden. Zobaczymy, czy coś do powiedzenia. No, dziennik podróżnika, co? Mimo, że są dosyć pospolitym znaleziskiem w tym królestwie, nadal lubię odczytywać teksty, trzeba je odszyfrowywać. Przeczytane wszystkie razem tworzą dosyć ciekawą powieść. Wydaje się, wygląda na to, że przeznaczenie było nieprzyjemne, czy tam niezbyt łaskawe dla tych, którzy podróżują przez ruiny Hollow Nest. I została jeszcze ta pieczęć. Dobra. Sprzedam w sumie, czemu by nie? Pieczęć Hollow Nest, bardzo interesująca. Wiedziałeś o pięciu rycerzach, pięciu wspaniałych rycerzach królestwa?
Często byli wspominani i w ogóle cenieni, ale zawsze jako grupa. Wybaczcie, tak też, no nie dosłownie, nie chcę mi się tłumaczyć jakoś dokładniej. Ale no, powiedzmy sobie szczerze, no, nie jest to może najlepszy dzień dla mnie, bo po prostu dużo mam do zrobienia i... Może nie tyle co mam, co miałem, po prostu chciałem się trochę zrelaksować grając w Hollow Knighta przy okazji nagrywając, ale dobra. No ogólnie, zarówno ich imiona, jak i wygląda zostały jakby usunięte z historii. Tak wiele minęło od ich czasów. To byłby wielki sukces odkryć ich identity, czyli to było o ich... No identyfikację ich osobowości, kim oni byli. Wygląda na to, że nie masz już więcej reliktów. Jeśli znajdziesz jakieś w dobrym stanie, przyjmij, znaczy przynieś do mnie, a dostaniesz za nie dziwą dawkę geo. Dobra. Ale okej, okay. W takim wypadku zwiedziłem tutaj, teraz jeszcze tam u góry. Będę zobaczyć, ile mamy kasy. Boję się to wszystko stracić, ale z drugiej strony, jeśli będę nigdzie zwiedzą, to... stracę jakąkolwiek okazję na to, żeby cokolwiek tutaj zrobić postępy, będę tylko łaził w tej wewce. Bo boję się przegrać czy coś. Dobra. Mniejsza o to. O nie. Te dźwięki mnie nie pocieszają, bo to sugeruje, że jest tutaj jeszcze kolejny. A, dobra, to jest ten mniejszy. Ci mniejsi są... łatwiejsi do pokonania. Może nie najłatwiejsi, w szczególności z moim poziomem lamienia, ale... tak, zdecydowanie łatwiejsi. A, i kolejny latacz. Okej. Okay. Tylko, nie wiem, czy mi się tylko to wydaje, czy... tak, to jest jakiś inny latacz niż ten, którego widzieliśmy wcześniej. Ten ma jakąś wielką dzidę. I już widzę, że nie będę ich lubił. Ale mniejsza z tym. Idźmy przed siebie. Zobaczmy, czy cokolwiek tutaj gdziekolwiek jest. A, nie. Nie wydaje mi się. Ale i tak, warto było tutaj połazić. Poszukać może coś jeszcze tak znajdziemy. Wiecie, ciężko mi stwierdzić tak jednoznacznie. O, widzicie, co jest ten taki standardowy latacz. Więc tak. Tamten był zdecydowanie inny. Zdecydowanie trochę trudniejszy do pokonania. Ale nie ma co się przejmować, oczywiście, wszystko. I tak, zakończony sukcesem. Nie, nie, nie! O, dobra. Na szczęście mnie nie trafił ten wybuchowy pseudonietoperz. W sumie nie wiem, jak inaczej nazwać niż pseudonietoperze. Wybuchowy. Dobra. Pokonany. I w sumie mamy przełącznik, który otworzy bramkę tutaj. To wszystko zaczyna wyglądać jak jakiś po prostu wielki labirynt, stworzony tylko po to, żeby go przejść. Nic poza tym nie będzie. Chwila, gdzie jestem? A, dobra, przy początku. Faktycznie teraz otworzył po prostu przejście tutaj. Mogę zawołać teraz tu windę, z tego co widzę, chociaż nie wiem, czy jest jakiś większy sens w tym wszystkim. Idealnie wiem, dokąd to prowadzi, bo jakoś tak... O, proszę. Te takie muchy z dawnych lokacji. Mam jedno uderzenie, nie pamiętam, na ile było kiedyś, ale... ta miła zmiana i... aha. Gdziekolwiek jestem, bo niby po prostu kumbą nie do końca kojarzę miejsce. Przynajmniej tą część. Może już tu byłem, może nie, ale naprawdę mam kiepsko z kojarzeniem tego wszystkiego. Wydaje się fajne, ale najpierw zobaczmy tutaj te wyższe pola. Dobra, tam jest ławeczka. Więc pewnie zaraz zakręcimy wielkie koło, jakimś czasem wrócimy tam, gdzie byliśmy. Ale tak, dobra. W takim wypadku, skoro ławeczka, to może zacznijmy od tego, co właśnie jest najlepsze, czyli od ławki. Okej, dobra, nie żebym się czepiał, ale co? To mi na ławkę nie wygląda. Nadal, no fajne znalezisko. Mamy kolejnego koleżka, a no... reklamujecie ławeczkę, nie mając ławeczki. A, dobra. Jest chyba jednak, tylko tam jest jakieś dalsze przejście, tu mamy kartki. No, oczywiście.
Oczywiście, że pułapka. No nie, nie wierzę. Nie wierzę, po prostu to było do przewidzenia, że tak się stanie. Zresztą z tego miejsca mam teraz sporo skrótów, więc może droga powrotna nie będzie jednym wielkim symulatorem mojej śmierci. Dobra. Kogo ja szukuję? No, za dobrze mi szło do tej pory z nietaceniem geo i w ogóle, to teraz muszę stracić wszystko, co miałem. Nie, nie, nie. A, no niestety. Dobra. Dobra, chodź, 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 przeciwnik. Dobra, na spokojnie, damy radę. Damy radę. Gorzej, że nie wiem, czy będę pamiętał, jak tam dojść w to miejsce. Oczywiście, tutaj no problemu, że tak to powiem. Chciałem no problemu, dziwnie mówiąc, ale no, bezproblemowo. Bez problemu. Nie wiem, czym tak dziwnie gadam, ale dobra, mniejsza. Ale dalej, w sumie... Dalej to już nie wiem gdzie. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to może jakoś tutaj... O, proszę. Czyli winda jest tutaj po prostu. Tyle. Ale zanim coś to... Tak. Zauważyłem właśnie kilka takich przejść, więc no. I co my tu mamy? Rancid Egg. Okej. Okay. Do czegokolwiek to ma służyć, okej, okay, niech sobie będzie. Kolejny. Tak. Kolejny wybuchowy i kolejny zwykły. I w środku trochę geło. Fajnie, lubię geło i w ogóle uznaję, że są potrzebne, ale no. Mam ponad 1000 tam prawie utracone, więc no. Dzięki gry za dodatkowe 60 geło, ale. No nie okłamujmy się, mnie to teraz będzie mało interesić. Bo ja nie chcę tego geło, ja chcę swoje geło. No i chcę mapę. Żeby wiedzieć, jak się tutaj nie zgubić. Nie, to było wyżej. Ale dobra, przynajmniej się nie zgubiłem. I teraz tak, ponownie. Pierwsze co. Oczywiście odzyskać swoje ja. I jak już je odzyskam, to wtedy walczyć z nimi. Oczywiście. Oczywiście, że sytuacja jest mocno ciekawa. To tyle? Serio? Serio, tyle. Okej, dobra. Dobra, przynajmniej przeżyłem. No. I sądząc po wszystkim, no jesteśmy u sukcesu. Tu miejsca. Czyż nie jest to zmiana od tych wszystkich... pokręconych, naturalnych jaskiń. Deszcz oczywiście daje coś, tak rzucone coś na kształt smutku na to wszystko, ale architektura jest po prostu cudowna. Uwiecznienie takich dziwnych miejsc jest dosyć, takich odmiennych miejsc jest dosyć sporym wyzwaniem. Ale takim, których go chętnie się podejmę. Może chcesz kupić kopię tego, co udało mi się do tej pory zrobić? Tak, oczywiście. 90, okej. Okay. Strasznie tanie te mapy, muszę przyznać. To jest 150 za ławeczkę. Więc no, hura, super. Będziemy mogli teraz zobaczyć te wszystkie przejścia. Ale zanim coś, to taka stylowa, fajna ławeczka. Dobra, mamy. I teraz mogę z czystym sumieniem, ze spokojem chodzić i zwiedzać. O. Znowu ten gość, no. Załóż. O! Gdzie ty idziesz? Znaczy, uważaj, gdzie idziesz. Ty. Jakby to nazwać? Ty przemoknięty wagabond. Co wagabondo, czy tam nie wiem. Jakiś tam rzeźmieszku, przestępcą. Nie wiem, jak to określić. Wagabondo to jest co w sobie. Włóczęgo. Ta, włóczęgo chyba będzie najlepsze. Nie chcę, żebyś mnie zmoczył. Strasznie ciężko utrzymać się w suchości. Jestem Zołt, potężny, czy silny, ale raczej potężny, rycerz w wielkiej renomie.
Jeśli decydujesz, że chcę zostać suchy, więc tak się też stanie. Przeklinam to okropne miasto. Woda i potwory ciągle spadają z góry. Ech, nie ma co się dziwić, że to całe królestwo padło w ruinę. Okej, co tam chcesz powiedzieć, sobie gadaj, Zołt. Chcesz co narzekać, narzekaj. I... zmiana klimatu, znowu na grzybowy, okej. Ciekawe, to było tylko na chwilę. Okej, wiecie co, chyba wiem, gdzie to jest. W sensie, nie jestem pewien tak w 100%, ale kojarzę to miejsce. I... halo mapa? Okej. Tak, jesteśmy tu, gdzie myślałem. Chociaż, nie ukrywam, zaskoczyło mi to, że widzę tam przypinkę kolejnej ławki. Jeszcze przypinkę staga, więc tak. Zbierając na sobie miliony wrogów, którzy pewnie mi zabiją w sekundę czy coś. Chciałbym spróbować osiągnąć miejsce, w którym jest ten cały stag. Aha, i wlazłem w jakieś inne miejsce i... oczywiście, że tutaj zginę. Tak radło przez moją głupotę, co szczęście mam ławeczkę dosłownie. Kawałek sąd, więc tak. Dobra, teraz na spokojnie. Idziemy ponownie. Tym razem spokojniej i ostrożniej, nie będę tak się rzucał. No ale proszę, no. Kolejny wielki skrót. No, i grzybowe tło. Nie będę ukrywał, nie stęskniłem się za nim jakoś szczególnie, bo bardziej mi się podoba to miasto niż tamto grzybowe miejsce. Ale to głównie przez chyba charakter wrogów. I w ogóle przez wiecie wszystko, ale dobra, mniejsza z tym. No ten to się zachował dopiero. Dobra. I teraz tak, ostatnio tutaj gdzieś padłem? Nie, tam wyżej. Okej, i znowu to takie dziwne drzewko, chyba gdzie się widzieliśmy, mi się nie mylę. Co, ja definitywnie już gdzieś się widziałem. Wydaje mi się znajome, rozumiecie? I tak, po raz kolejny muszę pobić to coś, ta, góra, nie straciłem mojego 1200. I... co mi tu ma dać? Aha, czyli to jest takie miejsce po prostu, żeby sobie było. No dobra. No. Nie, nie, nie spadaj za bardzo. Dobra, widzę cię, gościu. Dlatego muszę też pochwalić dzisiaj kontrolera. Nie do końca rozumiem, jak to się stało, ale nagle stał się dużo bardziej responsywny. I nie działa błędnie, tak jak to miało miejsce wcześniej. Dobra, jest tutaj jakiś sekret albo znajdzik? Nie, chyba nic. Więc tak. Mapa jak wskazuje, że tu jest jakieś przejście tam wyżej. Właśnie w to miejsce chciałbym się udać. Dobra. Widać, że tutaj cokolwiek, co było, nie było. Będzie można coś właśnie podnajdywać. A może zanim to wszystko, to skupmy się na zobaczeniu, co to są za znajdźki o odnalezieniu staga. Nawet bardziej niż ławki. Nie ukrywam, ławka fajna sprawa, ale nie wiem, czy jest mi aż tak potrzebna, patrząc na to, że no, bardzo blisko jest tak, którą przed chwilą odkryliśmy. I Wanderer's Journal. Okej, no niby super, bo to łatwa kasa, ale wiecie co, no liczyłem na jakieś lepsze cośki. Chociaż dobra, też może za bardzo marudzę, czy coś, że ciągle chcę nowości, nowości, nowości. Przecież no, jeśli gra by rzuciła w nas wszystkim tak nagle, natychmiastowo, to szybko bym po prostu zaczął marudzić, że już mam wszystko, a jeszcze, no nie wiem, nawet połowy gry nie było, czy coś. Chociaż no, ciężko mi ocenić to jakoś tak prawidłowo. Naprawdę, no. W takich grach ciężko mówić, kiedy następuje połowa rozgrywki, czy coś. Ale dobra, udało się z kolei na ławeczkę. Tam oczywiście z chęcią zasiedlę przez jakiś czas i tak. Symbol. Po prostu staga, maszyna do gałów, czy tam coś, dobra, dzwonimy. Wyskakujemy tutaj, żeby pogadać. Pamiętam tą stację dobrze. Bardzo częsty przystanek to był. Dobra, z całego królestwa był transportowany tutaj. Niewiele za to wracało. Okej, dobra. I jak widzicie, mamy coraz więcej rzeczy. Tutaj Queen Station, czyli stacja królowej, tutaj
magazyny królestwa, czy w sumie królestwa tylko miasta, zielona ścieżka, zapomniane bezdroża, Dirtmouth, czyli w sumie mówiąc prosto ziemiste usta, czy coś tego typu. Ale nie będę gadał już może takich głupot i spolszczeń, bo one sensu nie mają. I dobra, idziemy po prostu. Idziemy zająć się tym, o czym mówiłem, że trzeba się zająć, czyli kupić przepinkę, bo to akurat pamiętałem. I Simple Key też jest strasznie to drogie, ale to pamiętam, że do czegoś to było potrzebne. Chyba mieliśmy coś tam w tamtej lokacji, w której byliśmy przed chwilą, to z tym Simple Key. Ale z drugiej strony... Gathering Swarm, czym Gathering Swarm? Dobra, wiecie co? Będę się trochę dofarmić na tego prostego kluczyka, ale nie ten przycisk. Oczywiście. Ale no, powiem wam szczerze, że to jest coś, czego potrzebowałem bardziej nawet, bo teraz prawdopodobnie wszystkie pieniądze będę automatycznie już dostawał do kieszeni czy coś. Szczerze, ciężko mi powiedzieć. Więc pozwólcie, że to po prostu szybko sprawdzę. I jak to ma działać niby. A, dobra, mam takie malutkie muszki jakby, które będą to przynosić. Dobra. I teraz jeszcze zrobię coś, co też mnie trochę intrygowało, bo w sumie tu jest taki skok i będą oni trochę wrócić, ale... Raczej nie bez powodu by dali tej opcję wskoczenia na to i w ogóle. Gdyby tutaj niczego nie było, więc pozwólcie, że... Spróbuję po prostu może coś tutaj poszukać. Wiem, że pewnie to już graniczy trochę z... Nie, dobra. Chyba mi się wydawało zbyt mocno, że po prostu cokolwiek będzie. Dobra, to jest zwykłe tylko wejście. Więc dobra, jak jeszcze przy tym wszystkim jesteśmy, to odwiedźmy może tego pana gąsienicę, czy co to tam było, wiecie, no tego od tych robaczków, które zbieramy. Uwalniamy ich w ogóle, więc tak, super. On był tutaj, czy był gdzie indziej? Chyba tutaj, dobra. Znając życie, da nam jakieś fajne znowu upominki w postaci większej ilości geo, to nawet nie będzie trzeba zarabiać za dużo. I... Okej. Miałem po części rację. Nie będziemy musieli iść nawet zarabiać ani nic, ale... Dostaliśmy też coś innego. Okej, pomimo, że cokolwiek to jest, wygląda trochę jak nasze punkty życia. W ogóle nasze punkty życia w ogóle jak maska, więc pozwólcie, że po prostu... pozwolę sobie na... rzucenie takiej hipotezy, że te całe fragmenty maski w rzeczywistości będą dawać nam życie. O, w ogóle patrzę, tutaj coś świeci, tak jakby tam też była jakaś kolejna lokacja. Tak, da się tutaj coś rozwalić, więc chyba coś tu jest. Oczywiście, że jest, no patrzcie, kolejna kasa. Nie, dzisiaj to mam farta. Można uda mi się kupić zarówno fragment maski, jak i... No wiecie, tam to, no, ten kluczyk, żeby zobaczyć, co jest w tych. A, jak to się nazywa. No i kolejne. Czy wy to widzicie? Wszędzie one po prostu są, dosłownie wszędzie. No. A wracając, kolejny ten, jak to się nazywało. A, no... Ten kluczyk, żeby sprawdzić, i kolejny fragment maski. Bo skoro już... Prawdopodobnie mamy jeden, to warto byłoby sprawdzić też. Nie będzie mi stać, więc po maskę wrócę kiedy indziej. Ale na obecny moment po prostu weźmy ten kluczyk, żeby zobaczyć, co to było. Okej, prosty klucz, tak, na nic nas już nie stać, jesteśmy znowu bidokami z nędzą. I dobra, możemy podróżować z powrotem, więc tak, tutaj i królewskie magazyny, znowu królewskie, no miejskie magazyny. To chyba jest najlepsze miejsce, żeby szybko podróżować po tym miasteczku, w którym byliśmy. I jeśli się nie mylę co do miejsca, w którym są te wszystkie przejścia, to lada moment powinniśmy dać sobie radę dotrzeć tam, gdzie chciałem. I tak, City of Tears, tutaj to. Cześć przeciwnicy, pa przeciwnicy. Ja tu zajęty człowiek jestem, nie mam czasu na zabawy z wami. Oczywiście, trzeba w sumie człowiek, zajęty robal. W sumie wszystko w tym świecie to są po prostu robale, więc...
Więc ciężko mówić tutaj o ludziach. I w ogóle to jest takie, mam naprawdę najciekawsze rzeczy, jeśli chodzi o całego... samą grę Hollow Knight. Z jednej strony jest to cała historia upadłego królestwa, tych wszystkich takich po prostu rozpaczy, zniszczenia i w ogóle. Z drugiej strony to wszystko jest na poziomie robaków, więc... co? Ciekawe. Ciekawa kombinacja. I... tak, w sumie jestem tam, gdzie nawet chciałem być, więc no... dobra. I w ogóle najlepsza sprawa, teraz w końcu nie będę już gubił pieniędzy przez to, że wpadałem, nie wiem, do jakiejś wody, czy gdziekolwiek. A, tutaj byłem, czy nie? Chyba byłem, wyglądało tak jak... a, dobra, tu to się zawsze zakrywa. A, dobra. Bez windy tym razem tam nie można przejść, dobra. Nie lubię wind. Zazwyczaj wolę sam sobie spadać, patrząc na to, że tutaj chyba nie mam obrażenia w upadku. I ta ławeczka, niby mógłbym usiąść. Ale nie chcę siadać, bo mi zależy na czasie. I to bardzo nawet. Dobra. A, myślałem, że on już padł. Okej, dobra, mamy kary za moje, nie chcę usiąść. Muszę przechodzić wszystko ponownie. Ej, na cóż. Na cóż. Tylko teraz jeszcze pytanie, gdzie będzie szybciej? Nie, no szybciej chyba będzie nadal tym, no, nowym przejściem. Oczywiście. Musiałem dostać obrażenia w głupi sposób, bo jakby inaczej. Ech, to jest po prostu... ja po prostu mam talent do otrzymywania obrażeń w głupi sposób. Gdybym ich nie otrzymywał, naprawdę chyba nie był sobą. No dobra, naprawdę mniejsza z tym. I hej przeciwnik. Raz, dwa. Tak, raz. I jest. Tym razem ostrożniej, spokojniej. Nie ma co się też tak śpieszyć. Damy radę, jeśli nie będę robił głupot. I tak, teraz tutaj. Dobra. Udało się. Nie otrzymałem obrażeń w głupi sposób. Dobrą, dobrą. Okej, super. Jakieś nowe informacje o nich. I teraz tak, pamiętam, że tu trzeba. I teraz nie ma przebacz, co nie chcę, no po prostu idę do ławeczki. Bez niej po prostu prawdopodobnie znowu zginę. A śmierć w taki głupi sposób jest po prostu wkurzająca, no. Będąc szczerym. Tak szczerym. Szczerym. Dobra, tak, tak, tak. Super. Załatwione. Ej, dół. Tak, tym razem mogę zaskoczyć spokojnie, iść dalej. I czy mi to przyniesie te, które wpadły do wody? Tak, przyniesie, więc gdziekolwiek one wpadną, po prostu nie mam co się już przejmować czymkolwiek. Oczywiście obrażenia najprostszego przeciwnika. Dobra. Więc lecimy. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że nie pomyliłem miejsca. Naprawdę gdzieś tutaj było to całe. Z kluczem, co to jest? Maszyna z prostym dziurką od klucza. Czy wsadzić prosty klucz? Oczywiście, że tak. I... Royal Waterways? Czyli, że co, że szlacheckie wodociągi? Okej. Hej, patrzcie, jakie to śmieszne. Okej. Czyli jakaś nowa lokacja. Wydaje się być dosyć fajna. Tylko ci przeciwnicy są tacy... okej, dobra. Po części może nie zrozumiali, ale po drugiej stronie, z drugiej strony zabawni, chociaż nie ukrywam, prawdopodobnie ciężko byłoby ich pokonać, jakby się tak zaczęło rozpędzać porządnie. A, dobra, no w jakimś czasie wracałem do formy tej małej. I dobra, nie wiesz, po prostu oni mnie ranią. Takie proste istoty. A jednak. Dobra. A w takim wypadku, jak jesteśmy w jakichś wodociągach czy coś? Nie jest to za ciężko, co
Skupaj się proszę na zwiedzaniu. Aha. Okej, rysunek ławeczki. Nawet nie wiem do końca gdzie jestem, pewnie już ciężko będzie mi stąd wyjść, ale dobra, przynajmniej ławeczka. Więc chociaż jedno pocieszenie. Okej. No i też nie ukrywam, strasznie tu ciemno, więc obstawiam. Aha. Tam jest ławeczka. Oczywiście tam. A jak tam wejść? Nie mam pojęcia. I tyle. I znowu wybuch. Aha, dobra, czy dotknięcie ich bez ataku też powoduje, że się nadmuchują. Okej. Wygląda mi to trochę na jakieś wyzwanie, które bym mógł spróbować zrobić, żeby tam się dostać. Nie, dobra, wiecie co, żeby to zrobić, to musiałbym się ich pozbyć. Z nimi co. I to prędzej zginę, niż cokolwiek zrobię. Więc ta. Dobra, tylko trzeba będzie to dobrze po prostu wyskoczyć. Ale dobra. Dobra. I no, naprawdę postać. Wiecie co, nie. Nie wiem czemu. Chwaliłem już mojego pada, a znowu zaczyna mi źle działać. No, chociaż zapracuję to akurat, mój timing jest zepsuty. I dobra, nie umiem wyczuć tego momentu, więc pozwólcie, że sobie to odpuszczę, może. Nie wiem, może daszowanie w górę. To jakoś po. Może. No cóż. To by było na tyle, jeśli chodzi o moje geo. I powiem wam szczerze, patrząc też na czas, prawdopodobnie to byłoby na tyle ten odcinek. Wiem, że wyjątkowo krótki jak na moje standardy, ale. Ja powiedzmy, mam jeszcze parę spraw do zrobienia. Cokolwiek udało się osiągnąć, więc no. Mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, na tym odcinku wracamy do tych wodociągów, szukając naszej. Daj, nie wiem co to jest. Czy to jest jakaś nasza dawna powłoka, przeszłość, co? Ciężko mi określić, nawet nie będę próbował. Ale tak, pójdziemy po nasze pieniądze, spróbujemy pozwiedzać te całe wodociągi i miejmy nadzieję, że no, jakoś to będzie. I że w sumie osiągniemy jakieś nowe umiejętności, coś, by ten odcinek, powiem szczerze, taki trochę czuję, że może zmarnowany pod tym względem, że nic nie osiągnęliśmy. Bo no, bądźmy sobie szczerzy, to, że odkryłem skróty czy bezpośrednio staga, nie wpływa dużo na grę. Ale dobra, za bardzo przyciągam, więc no, dziękuję bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.